Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Yopper Dream i witam was na moim kanale. Cóż, w tym odcinku odpakujemy sobie paczuszką. O tak, możecie ją sobie obejrzeć z tej strony. Po prostu dzieło sztuki normalnie. I teraz sprawdźmy, czy ta paczka jest w ogóle ten. Po niniejszym sprawdzeniu testu wytrzymałości tej paczki. Zacznijmy ją otwierać. Ach, dobra. Ach, kurde, będę się z tym siłował. Wybaczcie, na chwilę zatrzymam film i wrócę do was, jak się z tym wykaraskam. Więc cóż, żegnam na razie. Hej, witajcie, więc cóż, witam was znowu. I cóż, i tym razem musimy odpakować tą paczkę. Cóż, ach. Wykaraskajmy się z tym. Kurde. I pozwólcie, że... Ech, kurde. Więc cóż, chyba muszę znowu zatrzymać materiał. No ja nie wierzę, no kurde, no. No ciężko się nagrywa telefony, no ciężko, no po prostu nie mam jakiejś, nie wiem, nie wiadomo jakiej kamerki X, nie wiadomo, kurde, nie wiem, nie znam się na kamerkach. Dobra, nieważne, więc teraz szybkie cięcie. Dobra, więc już po szybkim cięciu, no paczka wygląda po prostu jak, nie wiem, jakby po prostu coś się rozerwało od środka, jakiś zwierz normalnie. Nie byłem to ja. Ja i tylko ja. Teraz tniemy moimi super wytrzymałymi nożyczkami. Ojej. Dobra i... Voila! Mamy tutaj... Raz, dwa, trzy, cztery. Chwila, mamy tutaj... Ile my mamy tutaj mango, moi drodzy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pozycji aż. Więc okej, odpakujmy te pozycje pożądania. Mamy One Piece, tomik 17. Mogę odsunąć, żeby była widoczna okładka. Z przodu grzbiet i tył. Dobra, może odłożę na podłogę. Okej, więc mamy teraz tomik 16. Przekazana wola. Proszę, okładka z przodu, z boku i z tyłu. O, dobra. Spoko. Tom 20. Okładka z przodu. Bardzo proszę. Pięknie. Piękna okładka. Nie no, akurat fajna. Co to za morda? Dobra, więc odkładamy znowu. Mamy już tom 19. One Piece'a. Z przodu i z tyłu. I mamy już tom 18. I postać Ace'a, który się w tym tomie pojawia. Więc no cóż, fajno. Więc po zebraniu w paczce było no właśnie 5 tomików One Piece'a w tej paczce. Jest to właśnie i tylko właśnie ta seria się znajduje w tej paczce. Jakby unboxing był dosyć nudny, że jakby dlatego tylko te 4 paczki były, nie więcej. Jakby mogę powiedzieć, że bardzo fajnie, zostały mi już chyba tylko 4 tomy do skończenia sagi z Alabastą i chyba tu jakiś, bo paragonik, więc no okej, okay, super. Jak byście chcieli, w następnym filmie mogę nagrać recenzję mangową, jak tylko chcecie. Tylko jakby mam nadzieję, że jeśli film przyjmie się pozytywnie, to może wrzucę następny materiał z tej serii. To byłem ja, Yopper. Film był dosyć krótki, ponieważ nie miałem co pokazywać. Nagrywam obecnie, no cóż, telefonem, więc nie mam wam jak kreskę pokazać, może mi się uda. O, tutaj. Chopper. Najlepsza postać. Może nie najlepsza, ale od niej wziąłem swoją nazwę kanału. Więc dobra.
Więc okej, koniec pierniczenia o Chopinie. Żegnam się i cześć.